na niego odłupić. Bez przerwy myślałam, ponieważ on mi zwyczajnie był potrzebny, a ja go nie miałam. On mi w ogóle z umysłu nie schodził. I znalazłam go przy łóżku. Nie mam pojęcia, w jaki sposób się ten skok kwantowy dokonał. Po prostu zgubiłam go w takim miejscu, gdzie nikt go nie przyszpilił swoją obserwacją. Może dlatego było mi łatwiej. Czyli gdzieś zniknął, pojawił się Każdy obiekt w naszej rzeczywistości z punktu widzenia fizyki kwantowej znajduje się wszędzie. Dopóki go nie przyszpilił obserwacją. Dopóki nie jest zaobserwowany, może być wszędzie. Stąd te aporty. W gruncie rzeczy ja dokonałam aportu. Czy ktoś próbuje panować nad tego typu zjawiskami? Myślę, że są ludzie, którzy to potrafią. No, czytałam o takich ludziach,